Chłopaki, uwaga! Zaczynamy! Patrz pan, Cesio! Cesio! To idiota! Co on tam robi? Curiś na linii, panie prezesie. Curiś? Ja? Das Wasser! Ciszej! Bitte! Hallo! Hallo! Warte Sie bitte! Hallo! Hallo! Curiś! Oj, Curiś! 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 Gdybym ja wiedział, że tak będzie, to w ogóle bym się do tej roboty nie najął. Uwaga, proszę Państwa, uwaga! Teraz już! Dzień dobry. Witam na kanale Emigracja do Szwajcarii. Chciałem przedstawić swój nowy film, ale wcześniej przypominam o subskrybowaniu mojego kanału, komentowaniu filmów, jak się film podobał, łapka w górę i jednocześnie informuję, że uruchomiłem taką funkcję wspieranie kanału, więc jeśli komuś się podoba moja twórczość i chciałby wspierać kanał, zostać wspierającym kanał, to może to zrobić naciskając przycisk wspieraj. A teraz już zapraszam na film. Tak zwany kafe pauzę. Ja mam tu takie coś, taką kartę. Tu przykładam. Pokazuję ile mam na karcie, 4,50. Teraz trzeba wybrać kawę, jak i intenso. Kawa wyskoczyła. Wkładamy do dziury. Teraz kubeczek. Cyk. Kawę leci. 80 rapelów kasuje za kawę. Szadełko, mleko, wszystko w cenie. Także drogo nie jest. Jak na warunki szwajcarskie, to za darmo. Taka ciekawa sytuacja jest. No tam, gdzie chodzę kawę kupować, jest taka przeszklona jakby lodówka i ona jest pusta, cały czas chodzi. No i zainteresowałem się dlaczego i co się okazuje. Okazuje się, bo tutaj tak, oprócz tej stołówki to jest taki bufet. A ktoś, nie wiem, zapomni sobie kanapkę na śniadanie, a jest głodny, to tam może pójść do tego bufetu i za 2,50, 3,50 może sobie kupić jakąś kanapeczkę. No ale wiadomo, że nie wszystkie kanapeczki się sprzedadzą. I właśnie ta lodówka tam stojąca jest na te kanapeczki. O godzinie 16 oni te kanapeczki tam przynoszą i kto chce, to za 50 rapenów może sobie taką kanapeczkę wziąć. Oczywiście nikt tego nie sprzedaje, po prostu bierzesz kanapkę i rzucasz 50 rapenów do puszki, nie? Także no, liczą na uczciwość. Dzisiaj niezidentyfikowana zupa i mieloniec z sosem chyba jakimś pieczarkowym. Pracowałem kiedyś z takim chłopakiem, co do kasyna chodził w piątki po pracy i wydawał wszystkie pieniądze, co zarobił. I nie miał nic. 3 lata w Szwajcarii, na koncie zero.
No i dzisiaj takiego słowa kapitan przyjdzie na obiad, bo on mówi, że nie ma pieniędzy. Nic nie powiedziałem, ale myślę sobie tak. Pracuje o tydzień dłużej ode mnie, czyli już parę wypłat było, a on nie ma pieniędzy. 7 franków. Wziąłem całkiem nowe rękawiczki, bunkiel i przed założeniem obciąłem palce. Czemu ja tak robię? Otóż nie zawsze tak robię. Jak ciągnę kabel, to tak nie robię. Robię tak tylko wtedy, kiedy wykonuję jakieś czynności, na przykład trzeba śrubki zakręcać albo podłączać coś w szafie, gdzie muszę mieć czucie. Wtedy obcinam sobie końcówki nowiutkich rękawiczek i mam czucie. Jak nie potrzebuję, to nie obcinam albo zmieniam rękawiczki na inne. Taka moja sztuczka. Ktoś może powiedzieć, no ale to zdejm rękawiczki lub bez rękawiczek, będzie nieoczucie, nie? No tak. Tylko po pierwsze, jak się coś robi, kręci gdzieś w szafach, w jakichś takich zakamarkach, to łatwo sobie gdzieś przeciąć o jakiś wystający element, śrubkę, blaszkę, skórę. Potem taka cała dłoń porysowana. Takie czerwone szramy. A po drugie, jak jest pył na budowie taki z cementu, tu akurat nie ma, ale są takie budowy, że jest pył z cementu. Ja mam wrażliwą skórę i ten pył powoduje, że ona mi tak twardnieje i rogowacieje i muszę mieć ochronę przeciwko właśnie temu pyłowi. No i zaczyna się. Nie wiem, jak będzie dalej, ale jest połowa maja, 27 stopni dzisiaj. Nigdy w latach 80. i również przynajmniej do połowy lat 90. w maju nie było 27 stopni. To dla tych, którzy urodzili się później. Takie coś mam, pokażę. O, taka torba. Bardzo dobrym pomysłem jest, jak jest gorąco na budowie, wyjąć sobie zimną wodę i się napić. Ja tak koło godziny 13 mam zwyczaju napić się Red Bulla, żeby mną tak troszkę wstrząsło, bo o 13 już tak powłóczę nogami. Jak jest gorąco oczywiście, też jak zimno to też. No i co, no i dobrze, a Red Bull to już w ogóle ciepły, to nie wchodzi w ogóle, więc trzeba mieć zimnego. Czasem zdarza się na budowie, że jest lodówka, można sobie tam zostawić napoje, no i może się tak zdarzyć, szczególnie w przypadku Red Bulla, że przyjdziesz o 13 i on tam jeszcze będzie. Nie jest to na 100% pewne, ponieważ Red Bull jest łakomym kąskiem. Z wodą mineralną, i jak otworzysz i upijesz i zostawisz w lodówce, to nie ruszą. Ale ja preferuję takie buteleczki półlitrowe, bo ja lubię, jak jest woda nagazowana. A jak się kupi taką dużą, no to tam parę razy odkręcisz, tam w pół butelki jeszcze jest woda, a tam gazu już nie ma nic. I w tym celu właśnie nabyłem tą torbę. O, pokazuję jeszcze raz i objaśniam. Tak wygląda. Torba termiczna. Tu mam takie baterie, 4 tutaj mam, 2 na dół, 2 na górę daję. Oczywiście je trzeba wcześniej zamrozić w zamrażalniku,
I tu ładuję 4,5 litrowe wody mineralne plus Red Bulla i to do godziny 17, czyli do teraz, bez problemu trzyma temperaturę bardzo nisko, nie wiem ile, ale tam nie wiem, 2-3 stopnie to może mieć. Także nabyłem, pracowałem kiedyś na jednej budowie, gdzie była lodówka, kupowałem kole, ale nie dla siebie, tylko dla kolegów. Bo jak przychodziłem, to już jej tam nigdy nie było. Dlatego teraz nauczony takim doświadczeniem, zresztą często nie ma w ogóle lodówki na budowie, na przykład tutaj nie ma. Mikrofala jest, no ale tu jest akurat stołówka, więc to mikrofala do niczego nie jest potrzebna. Dziwnych ludzi tu się spotyka. Jest tu taki gość, co cały czas coś mu nie pasuje. Jak się przyjmowałem, to zaraz go poznałem. Bo staliśmy i piliśmy razem kawę. No i przyszedł do mnie i tak opowiada tam, nie? Że to nie, mówi, to on się będzie zwalniał z tej firmy, to mu mało płacą. To ja w przyszłym miesiącu daję wypowiedzenie. No ile ty masz? Ile ty masz na godzinę? No to ja mu mówię, ile mam, chociaż nie powinien się pytać, ale dobra. No, no widzisz, to widzisz, a chłopie, nie, ja tyle nie zarobię, co ty, ja się z tą zwalniam. Ja jestem tu na festa, ja się z tą zwalniam i idę do agencji normalnie na temporera. Ty na festa nie zarobisz pieniędzy. Ja akurat pracowałem na festa chwilę i zarabiałem więcej niż na temporera. No, ale dobra, no ale widzę, że cały czas jest. Myślę, że tego wypowiedzenia nie dał. Cały czas coś mu nie pasuje, chodzi, narzeka. Ostatnio się do mnie przyczepił. Co ty masz za zegarek? To Rolex jest. Rolexa masz? Ja mówię, gdzie jaki Rolex, chłopie? To Citizen. No, mówi, Citizeny też są drogie, mówi, to taki ponad 1000 franków kosztuje. Ja mówię, wiesz co, no, jestem w Szwajcarii 8 lat. A on do mnie, a ja 15 i zobacz, o, zobacz, żadnego zegarka nie mam. No i przesłuchiwał się tej rozmowie, tak, i ten Węgier, co z nim pracuje. I mówi do niego, a wiesz, jakim autem Tomasz jeździ? Siódemka, BMW 7. No, jak on to usłyszał, to wszystkie kolory dostał. W jakiej ty agencji pracujesz? W jakiej agencji pracujesz, mówi do mnie? Ja się tam przenoszę. Ma samochód służbowy, bo widziałem, że jeździ służbowym. Nie wiem, ile zarabia, nie pytałem się, ja się nigdy o zarobki nie pytam. Ja wiem, że chłopaki pracując na stałe w firmach, tam kiedyś rozmawiałem z kilkoma, godzili się pracować za 4,5 tysiąca, nie? 4,300, 4,5, nie? Tylko, że oni nie liczą, że oprócz tych 4,300 mają urlop płatny prawie miesiąc i 13 pensję mają jeszcze. Więc to jest jakieś dwie pensje dodatkowe w roku. Jakby to porozkładał na te wszystkie miesiące, to tam no, po 1000 trzeba dołożyć do każdej wypłaty. Tego nie biorą pod uwagę. Nie biorą też pod uwagę to, tego, że im firma płaci za... Muszę tu rozmieniać klimatyzację. Że im firma nalewa paliwa do samochodu, a jeżdżą autami do domu. Więc to, tak to jest tu w tej Szwajcarii. Różnych ludzi się na budowie spotyka i różne rzeczy mówią.
nie należy wszystkiego sobie brać, że tak powiem, do głowy, bo często ludzie splatają pierdoły. Jak to mówią robotnicy budowlani, środa minie, tydzień zginie. No to właśnie minęła środa i ja to wszędzie gdzieś jak jestem na budowie, to coś ciekawego muszę zobaczyć. Dzisiaj przynieśli pistolet do wstrzeliwania kołków metalowych w metalowe tregary. Najpierw zaczęli mówić o tym pistolecie, że taki jest. Później za chwilę go przyniosą, będziemy to wstrzeliwać. Ale ja już widziałem kiedyś taki pistolet. On działał na zasadzie elektrycznej, że spawał tak jakby. Podłączało się jeden przewód do metalowej części, druga część była podłączona do takiego pistoleta właśnie. Tam się zakładało ten metalowy bolec i przykładałeś i cygi to elektrycznie tak łączyło, jakby zgrzewało. Myślałem, że to będzie taki. A oni przynieśli normalny pistolet, taki na naboje, taki do strzelania. I wkłada się tam ten dybel, no tak wygląda jak śruba z jednej strony, a z drugiej strony jest taki spłaszczony, taki ostry ostry szpic. No i normalnie, ja byłem w szoku, ten cały szpic praktycznie, jego jest tam wiem ile, 5 mm, może więcej, wbija się przy pomocy tego wystrzału do metalowego, zaznaczam, do metalowego tragea. Taki gruba blacha. Chcieli, żebym to robił, mówię, że nie będę robił, ja się boję. Pytam się go. Szwajcar mówi, że duży odrzut jest. No to musi być, on musi mocno trzymać, nie? Bo jak się da wbić metalowy kołek w metal, no to musi być siła, no musi być. Druga ciekawa rzecz to, jak idą przewody takie grube, nie? Ale jednożyłowe, nie? Jedna faza, druga faza, trzecia faza. To oni taki, nie widziałem tego nigdy, taki warkoczyk plotą z tego. To już takie przychodzi z... No chyba z hurtowni, nawinięte już na ten bęben i już ten warkoczek jest zrobiony. Po co? W jakim celu? Nie wiem, nie pytałem. Mnie się wydaje, że lepiej wygląda tak jak idzie 1, 2, 3 fazy. A tam jest tak, te trzy fazy są skręcone ze sobą, a neutralny idzie obok. Żeby było śmieszniej. Nie mam pojęcia, co to za system jakiś. Sandgallen. No tutaj tak, no. Pracuję, ale jestem, że tak powiem, na widelcu. Widzę, że zwracają na mnie uwagę, nie? Jak na przykład przechodzi, szczególnie ten inżynierek. Jak przychodzi, a wiesz, że ja gdzieś tu jestem, to nie omieszka popatrzeć. Stoi czy robi. No jest to trochę stresujące. Także trudno jest powiedzieć, w jakim kierunku będzie tutaj szła moja kariera na tej budowie. Mogę pracować. Mogę nie pracować. Mój kolega, z którym pracuję, jedzie na 2 tygodnie na Węgry i mówi do mnie, że jak wróci, to będziemy dalej razem pracować. Ale musisz wytrzymać, mówi, 2 tygodnie z kimś. Ja mówię, no dobra, no.
To pewnie, no tak. Kobita mi wymusiła pierwszeństwo na mnie. Co się rzadko w Szwajcarii zdarza, bo oni tutaj są tacy przepisowi mocno. No zakręciła się na pewno, to niespecjalnie. Ktoś mógłby powiedzieć, olej tą budowę, iść do innej firmy. Rzecz w tym, że ja rzadko tak robię. Bardzo, nie rzadko, tylko bardzo rzadko tak robię. Praktycznie tak nie robię. Raz mi się chyba zdarzyło, że olałem robotę, bo mi się nie spodobała. Jest o tym film zresztą, to było w tamtym roku. Chodzi o to, że no, problem jest tego typu, że po pierwsze primo. Ofert pracy jest mało. Jakieś tam miałem oferty, jak jeszcze nie widziałem, że zostaje, coś szukałem i później na drugi tydzień też coś tam było, ale to jakieś takie, o, jutro musisz tam być. To także to są takie oferty na chwilę, nie? Poza tym praca jako taka tutaj, to co się robi, elektryka, to mnie się podoba, bo to nie znikujemy, nic nie wiercimy w betonie, nie kurzy się, warunki są dobre, jest ta restauracja, gdzie można sobie kupić tani obiad, można się napić kawy rano. Ogólnie ten człowiek, z którym pracuję, no, jest bardzo miły. No, jedynie właśnie, że no, to się inżynierkowi moja gęba nie spodobała. I to jest jedyna rzecz. No. Poza tym, no, nie wiadomo też, do jakiej tej nowej pracy się trafi. No, może być jeszcze gorsza. No, także jakieś szlicowanie, a nie daj Boże remont, to człowiek przychodzi, że tak powiem, cały czas czymś, z jakimś kurzem upierdzielony. Więc praca jako taka zła nie jest, no. Kolejny plus, no to, że mam do pracy 2 km, no ja jadę samochodem 2 minuty, no także to, no. Jakiś tam minus jest, a gdzie ja skręciłem? Przecież na następnym miałem skręcić, jajajaj. Jak to mówił Lech Wałęsa, są plusy dodatnie i ujemne. No zobaczymy, jak się to rozwinie, w jakim kierunku to pójdzie. Czy dadzą sobie spokój z filowaniem na to masa, czy im to nie przejdzie. Jak im nie przejdzie, to prędzej czy później mnie zwolnią, bo to zawsze może się zdarzyć, że gdzieś tam raz czy drugi mnie zauważą i uznają, że ja w tej chwili to nic nie robię. No bo co? No bo jestem już podpadnięty. Co prawda decyzję cofnięto, ale podpadnięty jestem, no. No temat jest prosty, no. Płacą za godzinę na pewno, tak myślę. Że płacą firmie za godzinę, za roboczą godzinę, no i jak widzą, że gość stoi i nic nie robi, to tak jakbym im pieniądze z portfela wyciągał, nie? Bo oni płacą za roboczą godzinę, a nie za stanią godzinę. Normalne. Ja ich doskonale rozumiem, tylko że to się odnosi wszystko do Auslanderów. Bo koledzy Szwajcarzy to sobie mogą stać. Tak wygląda taki strzelony kołek. A to nie jest karton gips. To jest stregar metalowy. To jest strzelone do metalu. Pora obiadowa. Jakaś zielona zupa. Zielona zupa. Groszkowa może. Grochowa. Wczoraj była taka coś na kształt pomidorowej, ale to nie taka porcja pomidorowa, a więc smacznego.
chociaż w Szwajcarii nie mówi się smacznego. To oczywiste, ale nie mówi się to też tak jak w Niemczech. Chociaż czasami zdarza mi się to usłyszeć, ale to jest absolutnie karygodne. Nie wiem, czy tam z Dederu czasem przyjeżdżają, to mówią Mahlzeit. Nie mówi się w Szwajcarii Mahlzeit. W Szwajcarii mówi się inaczej. Uwaga! Będę teraz mówił Schweizdeutsch. W Szwajcarii mówi się Gute. Gute. To mam wcześniej na tym gościu, co ten zegarek powiedział, że to Rolex, a potem się chciał zwalniać i tak dalej. Od razu wyczułem, że z nim nie tak jest. Okazuje się ser. Ja absolutnie nie mam nic do serbu, ani do Chorwatów. Oni wszyscy po jednych pieniądzach są, czy to Serb, czy Chorwat. Dla mnie względy religijne nie odgrywają tutaj roli. No ale widać, że każdy jest trudny. Problemy robi. Wyszukuje. Ja ich wszystkich do jednego wora wrzucam. Całą tą byłą Jugosławię. Jeszcze są konfliktowi. No i przyszedł ten Serb. Czy mnie pyta, gdzie jest mój kolega, nie? Ten, który mnie pracuje. On mnie tam stoi. Za rogiem. On zobaczył, że razem z nim stoi inżynierek. W ciągu 15 sekund go nie było. Także nie tylko mnie inżynierek prześladuje. Chociaż Słowacy mówią, że mnie nie prześladuje. Bo po prostu taki jest. Może. W każdym razie sytuacja głównie jest napięta. W pracy jest niezdrowa sytuacja, atmosfera. W pracy jest niezdrowa atmosfera. Proszę, muszę cały czas patrzeć, czy inżynierek już nie stoi, nie luka. To jest oczywiście normalne. Dzwonili dzisiaj do mnie z agencji. I mówi do mnie tak, Tomasz, bo ty masz tą permit na Hedebinę, nie? A my właśnie poszukujemy do sandalem człowieka, żeby mógł jeździć legalnie Hedebiną. Hedebiną, czyli podnośnikiem koszowym. Żeby tym jeździć, są takie firmy, że wystarczy tylko umieć. Są tacy, że nie wystarczy umieć. Trzeba mieć specjalne pozwolenie. Kurs taki, żeby to pozwolenie uzyskać, kosztuje 300 franków. I trwa chyba dwa dni albo jeden dzień. Chyba jeden dzień. Bo 300 franków za dwa dni to było za mało. No i mówi do mnie, że to Sandomowi szuka ludzi. I ja mówię, tak? To dziwne, bo ja właśnie jestem Sandomowic. Tak, jesteś Sandomowic? O, mówi. A w jakiej firmie? No to ja mówię, w jakiej. Ojej, no to ja właśnie tam szukam człowieka. Ja mówię, jak to? Szukasz tam człowieka? Jeszcze jednego? No, potrzebują tam człowieka. Co myślę, ho, może mnie już zwolnili, a ja jeszcze nic nie wiem.
No ale nie. Okazuje się, że Słowak tu jeden taki. Co był? To zachorował. Pojechał na Słowację do domu. No i szukają na jego miejsce. Z permitem na Habibina. A to nie będzie takie łatwe, bo ten permit to nie ma dużo ludzi. Ja też bym go nie miał. Tylko, że firma mi zapłaciła. Kiedyś pracowałem w takiej firmie, gdzie było potrzeba to mieć. Mnie wysłali na kurs. No i mam. I nie słyszałem, żeby ktoś z Polaków się zapisał na kurs, wydał 300 franków po to, żeby to mieć. To nie zawsze jest potrzebne. To jest wiele takich miejsc, czy tego nie wymagają. Lubisz jeździć, to siadasz i jedziesz, nie? Tutaj przestrzegają przepisów. Trzeba w kasku chodzić, leksem ciąć w okularach. To i tak dziwne, że się nie przyczepiają do moich spodni, bo ja chodzę w dresie. Taki troszkę jest cyrk. Bo jak jest inżynierek, a ja nie mam co robić, to muszę udawać, że coś robię. To jest cyrk. Ale muszę w tym cyrku uczestniczyć, bo nie ma ofert pracy. Makaronem napychają dzisiaj, jak widać. Mówię do Słowaka dzisiaj, że obserwują mnie. Tak, mówi tak. Ja mówię, no. Mówi to. Jak cię zwolnili, a potem odwołali. Już cię nie zwolni. Ja mówię, tak? A po co mnie obserwują? Dzwonił do mnie w tamtym tygodniu z agencji, że od przyszłego tygodnia, od poniedziałku, to tutaj w poniedziałek jest od święta. I tam będzie piątek, sobota, niedziela, poniedziałek. Jest wolne, zresztą tam we wtorek. Czy było gadane, że w sobotę, żeby może przyjść. Ten co dzwonił, to praca w Bernie, no to inny kanton. Możliwe, że tam nie ma święta. No i praca od poniedziałku. Mieszkania. Mieszkania to jest to, co nie lubię. Zależy jeszcze, jakie te mieszkania. Czy nowe, czy remont. Czy szlicowanie, czy w rurkach wszystko jest. Zresztą nawet w rurkach to czasem się zdarza, że rurka jest zalana betonem. Trzeba kuć w suficie na przykład, w cemencie. No więc dojechaliśmy do piątku. Jest piątek. Tygodnia koniec i początek. Przede mną długi weekend. Tak jak wcześniej mówiłem, w poniedziałek jest jakieś tam święto. I plan jest taki, żeby zabrać to złoto killerowi. Plan jest taki, że jak będzie ładna pogoda, to zamierzam się udać nad Jezioro Bodeńskie, bo jest tutaj niedaleko. Kilka razy zdarzyło mi się to jezioro widzieć, przejeżdżając obok. Nigdy się nie zatrzymałem i nie zwiedzałem okolicznych miasteczek turystycznych przy tym jeziorze. A skąd pomysł o tym jeziorze? Albo Szwajcar mnie tu zaczepił i mówi, czy do Polski jadę, bo długi weekend jest. Ja mówię, że nie jadę do Polski. Mówię, chłopie, ja mam 1500 km w jedną stronę. A mówi, no to tak, to daleko.
to możesz nad Jezioro Bodeńskie pojechać. Ja mówię, no dobry pomysł, no może pojadę, jak będzie ładna pogoda, dzisiaj nie jest ładna. Przed chwilą lało, teraz przestało. Jest w sumie no, temperatura jakaś taka poniżej 20. Ale tak jak mówię, jak będzie ładnie, to pojadę. Być może właśnie w poniedziałek, może w niedzielę, no zobaczymy. Tak więc dziękuję za dotrwanie do końca, za obejrzenie w całości mojego filmu. Tych, którzy oglądają mnie pierwszy raz, zachęcam do subskrybowania kanału, żeby kanał zasubskrybować. Pod filmem znajduje się taki napis subskrybuj. Trzeba nacisnąć ten napis, a później u góry taki wyskakuje dzwoneczek. To ten dzwoneczek też naciskamy. No i oczywiście zachęcam również do łapka w górę, jeśli film się podobał, i zapraszam do komentowania moich filmów. Na dzisiaj dziękuję, pozdrawiam, do następnego razu. Ciao!